Ponad 400 osób wzięło udział w piątkowej edukacyjnej akcji bezpieczeństwa zorganizowanej 28 lipca na terenie stacji Lotos w Busku-Zdroju. Przez cały dzień eksperci z Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego radzili, pomagali i przeprowadzali instruktaże, jak prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa w samochodzie oraz jak poprawnie montować foteliki dla dzieci. To była czwarta już edycja ogólnopolskiej kampanii bezpieczeństwa i pierwsza taka akcja w Busku-Zdroju. Ambasadorem jest czterokrotny mistrz Polski w klasyfikacji generalnej rajdowych samochodowych mistrzostw Polski i dwukrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz. Jak poinformował nas Daniel Król, jeden z ekspertów kampanii, wydarzenie to powiązane jest z prowadzeniem badań statystycznych, które będą potrzebne do tworzenia nowych kampanii skierowanych do kierowców, użytkowników ruchu drogowego. Nie ma sensu już w dzisiejszym świecie informować ludzi, że pasy są potrzebne, bo o tym wiedzą. Nie ma sensu informować, żeby zapinali, bo zapinają. 98% Polaków zapina pasy, natomiast bardzo wiele osób robi to niewłaściwie i nad tym pracujemy w tej chwili. Dzięki takim kampaniom jak ta mamy szansę bezpośrednio dotrzeć do zainteresowanych i pokazać im w ich pojazdach, jak to należy robić. Jest to fantastyczna akcja, bo ludzie w swoim samochodzie uczą się dużo więcej na temat tego, co w swoim otoczeniu mogą poprawić, że może mogli wywozić mniej elementów, może nie potrzebują aż tylu bagażu, może mogą dziecko zapiąć inaczej, a może pora już wymienić fotelik. Albo jeśli mają psa, to że warto go też przypiąć, bo pies 60-kilowy to jest takie samo zagrożenie jak pasażerowi. Oprócz indywidualnych porad oraz pokazów dotyczących zapinania pasów oraz montażu fotelików dla dzieci, eksperci sprawdzali też, czy pasy i zagłówki w samochodzie zostały poprawnie przymocowane. Jak dodaje ekspert, większość inspekcji fotelików samochodowych w Busku-Zdroju pokazało, że dzieci nie były poprawnie zapięte w samochodach. Jest tak, że problemów jest kilka. Są ludzie, którzy mają foteliki dobre i nic nie trzeba dokupować, trzeba tylko nauczyć się korzystać z narzędzi, którymi się dysponuje. Są ludzie, którzy nie mają odpowiednich fotelików, bo nie wiedzą, jakie powinni mieć i wożą dziecko w foteliku, który już dawno, z rok, półtora temu powinni wymienić na większy. Są też ludzie, którzy używają podkładek. To jest największa plaga. W większości krajów już są zakazane podkładki. W Polsce też niedługo, miejmy nadzieję, będą. Podkładka nie spełnia dwóch podstawowych funkcji, nie prowadzi dobrze pasa i nie zabezpiecza przy zderzeniu bocznym. Do tego przy większości wypadków wysuwa się spod dziecka, wtedy pasy działają jeszcze gorzej. Jak poinformowała nas z kolei Magda Kielin, kierowniczka stacji Lotos w Busku-Zdroju, firma zadbała o tak zwane motywatory w postaci pamiątkowych gadżetów takich jak koszulki, bluzy, czapki z daszkiem oraz ulotki zawierające potrzebne informacje. Bardzo cieszymy się, że przyjechali do nas profesjonaliści. Bardzo cieszymy się, że tyle osób dziś skorzystało, dowiedziało się na temat zapinania przede wszystkim dzieci w fotelikach, między innymi ja. Okazało się, że mój fotelik, mimo że wcale nie był tani, to nie spełniał swojej funkcji, bo był źle zainstalowany. Także bardzo jesteśmy wdzięczni, że mieliśmy taką możliwość. Jesteśmy jedyną stacją w województwie świętokrzyskim, która przeprowadza taką akcję edukacyjną. Podczas kampanii trwał też konkurs na tak zwanego mistrza w pasach oraz mistrza w foteliku. Mistrzem okazał się 9-letni chłopczyk, który pomagał ekspertom w trakcie akcji. Namiot ekspertów odwiedziła też Monika Rębiarz wraz z rodziną, która, jak przyznała, przyjechała z województwa zachodniopomorskiego, a także mama 5-letniego chłopczyka z powiatu buskiego, która powiedziała nam, że nie wiedziała, że jej dziecko wyrosło już z fotelika i że tak ważna jest regulacja pasów. Akcję Moda na prawidłowe zapinanie pasów promował również Dominik Szostak, minister województwa świętokrzyskiego 2017 roku. Organizatorem wydarzenia było Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we współpracy ze stacją Lotos Busku-Zdroju, której de facto właścicielem jest Wojciech Para.